Dzień dobry, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Zapraszam do wspólnej zabawy. Jak widzicie, pierwsza zagadka przed nami, także nie rozgaduję się, od razu tłumaczę, o co chodzi, żebyśmy tym szybciej mogli włączyć się do zabawy i sięgnąć po pierwszą nagrodę. Uwaga, o co chodzi? Należy wrzucić to, co widzimy powyżej, do lejka, wymieszać i na dole powstanie nam nazwa miasta. No to przynajmniej znamy kategorię, to łatwiej nam się jakoś odnieść do tej zagadki i już wiemy, w jakim polu się poruszamy. Nazwa miasta. To jako pierwszy sobie poradzi. Mam nadzieję, że jak najszybciej wybierze numer do studia. Pierwsze pieniądze do wygrania. Przypominam oczywiście zasady tradycyjnie, ale już czekam na pierwszego zwycięzcę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcenagród.com. Pierwsze 50 zł do wygrania, jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto być może już poradził sobie z zagadką, niech nie czeka, tylko jak najszybciej wybierze numer do studia. Układamy nazwę miasta ze wszystkich tych liter, które widzimy powyżej. Musimy je odpowiednio wymieszać i na dole powstanie nam właśnie nazwa miasta. Komu już powstała, niech jak najszybciej trafi tutaj do studia. Już można się tutaj zgłaszać, już można wygrywać pieniądze. Ja wiem, że to jest taka pora, że trudniej zastać nie przed telewizorem więcej osób, bo jednak to taka pora, kiedy jesteśmy po prostu w pracy, przynajmniej większość z nas. Ale jeżeli ktoś chciałby sięgnąć po pieniądze, nie ma co czekać, jeżeli akurat przed telewizorem jest, to przynajmniej wie, że nie ma dużej konkurencji. Pierwsze 50 zł, numer do studia to 704-304-304. Kto już sobie poradzi? Śmiało, jakie miasto, jaką nazwę można ułożyć? Nazwa miasta. A i nigdy. To nie jest małe miasto, bo no, z racji swojego położenia jest to miasto, które faktycznie znamy wszyscy. Tylko kwestia tego, kto jako pierwszy te litery odpowiednio poukłada. Szansa na wygranie pierwszych pieniędzy już jest. Teraz pytanie, czy ktokolwiek jest przed telewizorem, bo dopóki nie usłyszę tego pierwszego telefonu tutaj w studio, to zawsze się zastanawiam, czy zastaliśmy kogokolwiek, czy jednak faktycznie wszyscy dzisiaj zajęli się swoimi sprawami, swoimi obowiązkami. Wiem, że jeszcze tak tuż na początku tygodnia, ponieważ to poniedziałek, tym trudniej jest zastać kogokolwiek z drugiej strony ekranu, bo jesteśmy zabiegani, zalatani, początek tygodnia, a jeszcze do tego ostatni dzień miesiąca. To podejrzewam, że te wszystkie sprawy, które odkładaliśmy na tę końcówkę miesiąca, to dziś próbujemy zaliczyć hurtowo. Chyba, że jest coś systematyczne przed telewizorem, to dziś może sobie odsapnąć. Ostatni program w tym miesiącu i ostatni program o tej porze, ponieważ od jutra widzimy się od godziny 13. No, może o takiej porze będzie troszeczkę więcej osób przed telewizorem. Z drugiej strony, no, jeżeli ktoś jest w pracy, to podejrzewam, że bez względu na to, czy to jest przed godziną 12, czy godzina 13, to może być problem z włączeniem telewizora tej godzinie. Natomiast, no, ponieważ to ostatni program w tym miesiącu, ostatni raz widzimy się o tej porze, to chciałabym móc Wam rozdać jak najwięcej pieniędzy. Szansa, żeby po nie sięgnąć, już jest. Tylko od Was zależy, jak szybko z tej szansy skorzystacie. Im szybsze tempo, tym więcej osób wygra w programie. Także śmiało. Pierwsze 50 zł już czeka. Czy ktoś już sobie poradził? Bo myślę, że jeżeli ktokolwiek przed telewizorem jest, to już te pierwsze osoby, które poradziły sobie z zagadką, powinny... Oj, proszę. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, Gdynia. To jest jak najbardziej prawidłowa odpowiedź. Świetnie, 50 zł wędruje w Pani ręce. No dobrze, pierwsza zagadka za nami, to rozwiązana bardzo szybko. No to mam nadzieję, że każda kolejna będzie przez Was równie sprawnie rozwiązywana. Uwaga, co tym razem? Przechodzimy dalej. Kolejne miasto do rozszyfrowania, ale już jak widzicie, nieco dłuższa nazwa. Mamy dwa słowa. Wieko i tax. No i teraz
trzeba wrzucić te dwa wyrazy do lejka, wymieszać i na dole powstanie nam, no właśnie, na pewno nazwa miasta. No, bardzo się cieszę, że reżyser chociaż kategorię nam podpowiedział, bo tak układać przypadkowe słowo byłoby pewnie bardzo trudno, a tutaj już przynajmniej znamy kategorię, to już coś. No to teraz pytanie, kto sobie najszybciej poradzi? No z tą Gdynią to nie było tak trudno, tutaj na pewno tych liter jest więcej, dłuższe dwa wyrazy, więc trzeba się chwileczkę zastanowić, ale kto sobie poradzi, pamiętajcie, nie ma co czekać na konkurencję, nawet jeżeli o tej porze niewiele osób ma szansę oglądać program, to zawsze jest ryzyko, że jednak ktoś może nas wyprzedzić, także tutaj w programie liczą się umiejętności, to na pewno, ale tempo, w jakim rozwiązujecie zagadki, jest równie ważne. 50 zł, kolejne 50 zł do wygrania. Ciekawa jestem, jaką nazwę miasta da się ułożyć tym razem. No na pewno warto się zastanowić, bo refleks to jest coś, co się przydaje, jeśli chodzi o rozwiązywanie tych zagadek, ponieważ codziennie w programie wygrywacie pieniądze, to jednak wygrywają te osoby, które radzą sobie szybciej niż pozostali. Kolejne 50 zł. No, program uważam już za rozpoczęty, ponieważ usłyszałam pierwszego zwycięzcę, w zasadzie zwycięzczynię, także wiem, że przynajmniej jedna osoba po drugiej stronie ekranu jest. Jeśli jest ktoś jeszcze, kto również chciałby dołączyć do zabawy, to śmiało, nie czekajcie. 704 304 304. Wieko i tak. Co może z tego powstać? Warto sobie na głos czasami przeczytać te dwa wyrazy, to może pomóc. Natomiast jeżeli faktycznie litery są bardziej pomieszane, no to odczytanie na głos niewiele nam da i wtedy trzeba spróbować faktycznie ułożyć te słowa jak należy. Na pewno trzeba ułożyć nazwę tego miasta ze wszystkich tych liter, z których składają się te dwa słowa powyżej. Także żadnej litery opuścić nie możemy. Zresztą widzicie, tutaj na dole pojawiły się te zielone kwadraciki, w którym musimy wstawić te litery, żeby powstała nazwa miasta. Także widzimy, ile jest tych liter i dokładnie z tylu liter musi się ta nazwa składać. Także pilnujmy tego, bo czasami tak jest, że próbujemy rozwiązać zagadkę, ale jakaś tam litera się nam zaplącze, jakaś umknie, jakąś dodamy od siebie i może nam powstać zupełnie co innego. A my musimy ułożyć nazwę miasta z dokładnie tych dwóch wyrazów. Musimy je ze sobą zmieszać w tym lejku, no i na dole, no właśnie, rozsypie się jakaś nazwa miasta. Jaka? To już wie. To kolejne 50 zł do wygrania. Dziś jak trafić do studia, skoro już usłyszałam pierwszy telefon, numer widzicie w dole ekranu, jest to 704 304 304. Można ten numer wybrać z komórki, można z telefonu stacjonarnego. To jest mało istotne. Istotne jest to, czy znasz odpowiedź. Wobec tego nie ma sensu zgłaszać się tutaj do studia. To kto ma już pomysł? Kto wie, jaka to nazwa miasta? Bo wiem, że na pewno najłatwiej nie jest. Natomiast myślę, że może już chociaż jedna osoba sobie z zagadką poradziła. Jeśli tak, nie ma co czekać na pozostałych. Warto teraz zgłosić się do studia, bo jest taka możliwość. 704 304 304. Kto już wie? Złotych czekam. Jaka to będzie nazwa miasta?
komuś udało się rozwiązać zagadkę. Jeszcze raz przypomnę, numer 704 304 304. Telefon. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Katowice. Brawo, to jest poprawna odpowiedź. Długa ta nazwa, o ile miasto, które faktycznie znamy, to rozszyfrowanie z tego wieka i tat, no to nie była taka prosta sprawa, także tym bardziej gratuluję i umiejętności, i wygranej, bo 50 zł powędruje na Pana konto, a my możemy spokojnie przejść do kolejnych zagadek. Kto gotowy, żeby mierzyć się z wyzwaniami, które na nas jeszcze czekają? Takiej zagadki z tej wersji jeszcze nie widziałam, aż 4 wyrazy i z nich wszystkich co? Jeden wyraz musimy ułożyć? I też miasto. Za, co, sto i węch. Takie 4 wyrazy. No i wszystkie te wyrazy wrzucamy do lejka, mieszamy te litery ze sobą, mieszamy i powstanie nam bardzo długa nazwa miasta. Aż 11 liter w sumie, także 11-literowa nazwa miasta. Wiesz co, Marcinku, ja myślę, że więcej pieniędzy powinieneś zaproponować, no jest trudniej. Skoro 100 pojawiło się jako jedno ze słów w tej zagadce, to może 100 złotych do wygrania? Co ty na to? Skoro to ostatni program w tym miesiącu, to mam nadzieję, że reżyser nie będzie nam żałował tutaj pieniędzy na nagrodę. 100 złotych do wygrania, długa nazwa. Nazwa miasta. No, reżyser mówi, Ewa, ale nie straszy ludzi, bo to znane miasto, tylko litery są dość mocno pomieszane, więc teraz no, zdajemy się na taką osobę, która posiada tę umiejętność, potrafi tak te litery nie wiem, czy najpierw sobie jakoś porozkładać w myślach, czy rozpisać może gdzieś na kartce, a może po prostu zerkając na tę zagadkę jesteś w stanie sobie z nią poradzić. No, nieważne jaki sposób, ważne, żeby to się okazała skuteczna metoda i żebym jak najszybciej usłyszała kolejnego zwycięzcę. Kto tym razem? No jest trudniej, mimo że to wciąż zagadka tego samego typu, to jednak no już taką typową rozgrzewkową jej nazwać nie mogłabym, bo musimy ułożyć jedną bardzo długą nazwę miasta, bo aż 11-literową, ułożoną w sumie z 4 wyrazów. No to w takiej wersji tej zagadki jeszcze nie widziałam. Z 2 wyrazów to maksymalnie układaliśmy te nazwy, a tutaj reżyser postanowił troszeczkę utrudnić nam zadanie i przetestować nasze umiejętności. O ile poprzednie zagadki tego typu no, były możliwe do rozwiązania, nawet jeżeli ktoś nie jest specjalistą w tym układaniu słów, w przekładaniu liter, to był w stanie sobie z poprzednimi zagadkami poradzić. Tutaj już na pewno zadanie dla tych bardziej wprawionych w tym temacie osób, może takich, które na co dzień rozwiązują jakieś krzyżówki, jakieś łamigłówki słowne, takim osobom może będzie łatwiej znaleźć szybciej rozwiązanie. No pamiętajcie, że tempo wciąż ma znaczenie. Często jest tak, że jak już nieco trudniejsze zagadki pojawiają się na ekranie, to się zastanawiamy, analizujemy i zapominamy o tym, że tempo wciąż jest ważne, bo ta osoba, która najszybciej poradzi sobie z zagadką, wygra pieniądze. Ja wiem, że rozwiązanie trudniejszej zagadki zajmuje nam więcej czasu, ale ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć zwycięzcę. 100 zł do wygrania, numer do studia to 704 304 304. Za, co, sto i węch. No, reżyser twierdzi, że miasto jest Wam znane, tylko skojarzenie tej nazwy przy tak pomieszanych tych literach, przy 4 różnych wyrazach, z których musimy ułożyć jeden wyraz, który będzie właśnie nazwą miasta, no to jest to na pewno zadanie na chwilę dłużej niż w przypadku tych poprzednich zagadek. To na pewno, ale myślę, że ktoś i tutaj da sobie radę, skoro już tego typu zagadki rozwiązywaliście, to przynajmniej wiem, że potraficie je rozwiązać, że wiecie, jak się za nie zabrać, bo to też jest ważne. Wszystkie te 4 wyrazy wrzucamy do tego lejka, mieszamy ze sobą, mieszamy i powstanie nam jedna długa 11-literowa nazwa miasta.
Chodzi o polskie miasto. To, żeby nie było wątpliwości, na pewno chodzi o polską nazwę. Zresztą pojawia się tutaj literka E, także myślę, że wątpliwości co do tego, że to polskie miasto, nie mamy. 100 zł czeka, kto być może sobie już poradził, no bo kto wie, może jest ktoś naprawdę dobry w tego typu zagadkach i już odpowiedź zna. Jeżeli tak, nie ma co czekać, numer do studia to 704 304 304. Czy jest ktoś, kto już sobie poradził? Bo ja cały czas czekam na zwycięzcę. Nie chcę Wam za bardzo przeszkadzać, bo wiem, że przyjrzenie się tej zagadce i próba ułożenia tych wszystkich liter w takiej odpowiedniej kolejności może nam chwilę zająć. Natomiast no, kto pierwszy, ten lepszy. Ta zasada wciąż obowiązuje, więc jeżeli już ktoś sobie poradził, to zapraszam. 704 304 304. Jedna długa, 11-literowa nazwa polskiego miasta. Na pewno doskonale znacie tę nazwę. Pewnie część z Was, a może większość, w tym mieście była, bo to taka nazwa, no myślę, że szczególnie nam znana. Także zastanówmy się, jak to już wie, zapraszam. 704 304 304. No, reżyser mówi, że nie możemy czekać dłużej, mimo że zagadka nieco trudniejsza, to jednak czas nas goni, chcielibyśmy jak najwięcej zagadek zaprezentować w tym czasie, który nam pozostał. To może spróbujmy w ciągu 10 chwil.